Cześć! Witam Cię na czwartej lekcji. Podczas tego spotkania narysujemy taką okrągłą konstrukcję złożoną z kół i kresek. Mi przypomina trochę tarczę do rzutek albo tarczę zegara, gdyby miała trochę mniej tych linii. Mimo wszystko uważam, że wygląda całkiem ładnie i dlatego zaraz ją narysujemy. Użyjemy tutaj dwóch pętli, z których pierwsza będzie odpowiedzialna za narysowanie tych, że tak powiem, nóżek, a druga będzie rysować te kolorowe kółka. Do dzieła! Odpalamy IDLA i otwieramy nowy plik. Klasycznie na samym początku programu z użyciem żółwia importujemy moduł Turtle. Wrzucamy do naszego programu wszystkie funkcje, które będą przydatne w zabawie z żółwikiem. Następnie poczynimy typowe przygotowania, ustawiając parametry takie jak kształt czy szybkość żółwia. Jak zawsze tworzymy zmienną T, w której będziemy przechowywać żółwiowy długopis. Równa się turtle.pen. Następnie zmieniamy szybkość żółwia na 0, czyli największą możliwą prędkość za pomocą funkcji speed. t.speed 0. Zmieńmy również kształt naszego długopisu na żółwika za pomocą funkcji shape. t.shape w nawiasie i cudzysłowie turtle. Turtle oczywiście znaczy żółw. Zmieńmy teraz jeszcze grubość naszego długopisu, żeby narysowane linie były lepiej widoczne. Służyła do tego funkcja width. Napiszmy więc t.width trójeczka. Myślę, że grubość 3 w zupełności wystarczy. Ustawmy teraz kolor tła funkcją bgColor. Przypominam, że należy ona do modułu turtle, a nie do zmiennej t. Moje tło będzie koloru czarnego. turtle.bgColor w nawiasie i cudzysłowie black. OK. Wstępne przygotowania za nami, przechodzimy do rysowania. Pierwsza część to nóżki naszej tarczy. Zastanówmy się, jak zrealizować takie zadanie. Niewątpliwie wszystko będziemy powtarzać w pętli. Ale co my będziemy właściwie powtarzać? Najpierw trzeba przesunąć żółwia do przodu, tak żeby narysował pomarańczową kreskę. Następnie musimy zmienić kolor długopisu na żółty, żeby narysować kółko. Jednak zanim je narysujemy, musimy jeszcze obrócić żółwia o 90 stopni w prawo. Dlaczego? Przypominam, że funkcja circle rysuje kółko po lewej stronie żółwika. Jeśli chcemy, żeby kółko znajdowało się na wierzchołkach tych kresek, a nie po ich lewych stronach, musimy obrócić żółwia w prawo, a dopiero potem narysować koło. Oczywiście później będziemy musieli z powrotem obrócić żółwia w lewo o 90 stopni, żeby wrócić do pierwotnego stanu. Potem zmieniamy kolor długopisu na pomarańczowy, żeby przygotować się do rysowania kolejnej nóżki. Wracamy na środek naszego koła, a później obracamy się o pewien kąt w lewo. Załóżmy, że wykonamy 36 powtórzeń pętli, a w każdym powtórzeniu obrócimy się o 10 stopni tak, żeby łącznie wykonać obrót o 360 stopni, czyli kąt pełny. Druga część rysunku polega na narysowaniu takich kolorowych kółek. Skoro będą kolorowe, na pewno stworzymy pewną listę kolorów. Zawsze tak robimy. Oczywiście rysowanie również będziemy powtarzać w pętli. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie wybranie koloru następnego koła. Myślę, że posłużymy się znanym sposobem z resztą zdzielenia. Następnie trzeba wykonać pewien zabieg. Jak wiemy, funkcja circle, której będziemy używać, rysuje koło po lewej stronie żółwia, a nie dookoła niego. Dlatego, żeby środki rysowanych kół znajdowały się dokładnie na środku ekranu, jak to mamy w planach, musimy najpierw przesuwać naszego żółwia trochę w dół. Nie chcemy przy tym rysować żadnej kreski pionowej,
więc trzeba będzie oderwać nasz długopis od kartki. Podnosimy długopis, a następnie ustawiamy go na pewną odległość od środka ekranu. Jaka to będzie odległość? Wydaje mi się, że powinien to być promień koła. Promień to odległość środka koła od dowolnego punktu na jego brzegu. Więc jeśli oddalimy się od środka na odległość promienia i narysujemy koło po swojej lewej stronie, środek ekranu idealnie pokryje się ze środkiem koła. Następnie oczywiście opuszczamy długopis na kartkę i rysujemy koło. Te operacje w zupełności wystarczą. Ok, no to do roboty. Najpierw tworzymy pierwszą pętlę, tą, która wykona się 36 razy. For, i, in, range, 36, dwukropek. Teraz w tej pętli przesuńmy żółwika o pewien dystans do przodu. Niech to będzie 300 jednostek. T.forward w nawiasie 300. Zmieńmy kolor długopisu na żółty, czyli yellow. Używamy funkcji color. T.color yellow. Teraz skręt w prawo o 90 stopni. T.right 90. Rysujemy malutkie koło, powiedzmy o promieniu 10 stopni. T.circle 10. Wracamy do początkowego ustawienia, czyli obracamy żółwia w lewo o 90 stopni. T.left 90. Zmieniamy kolor na pomarańczowy, żeby przygotować się do rysowania kolejnej kreski. T.color orange. Na koniec wróćmy na środek ekranu. Moglibyśmy posłużyć się funkcją backward, żeby cofnąć żółwika o 300 jednostek. Ale możemy również użyć funkcji setPos. Skoro chcemy cofnąć żółwia dokładnie na środek ekranu, czyli do punktu 0,0, to użycie funkcji setPos, skrót od setPosition, czyli ustaw pozycję, będzie tutaj dobrym ruchem. T.setPos w nawiasie 0,0. Oczywiście, jeśli napiszesz t.backward 300, program również zadziała dobrze. Teraz jeszcze mały obrót w lewo o 10 stopni. t.left 10. Gotowe. Pierwsza część za nami. Spostrzegawczych mógłby zainteresować tutaj pewien szczegół. Na początku kolor naszego długopisu jest czarny. Zauważ, że pierwszą operacją, jaką wykonuje żółw, w pierwszym obiegu pętli jest ruch do przodu. Oznacza to, że pierwsza i tylko pierwsza kreska będzie narysowana czarnym kolorem na czarnym tle. Będzie niewidoczna i na pewno niepomarańczowa. A na jej końcu pojawiłoby się żółte kółko. Wychodzi na to, że to kółko lewitowałoby w powietrzu. Nie byłoby połączone pomarańczową kreską z resztą rysunku. Mimo to, gdyby uruchomić ten program, zauważymy, że wszystkie żółte koła mają swoje pomarańczowe kreski. Dlaczego? Cóż, jest to prawda, że za pierwszym razem, gdy przesuniemy się do przodu, nie narysujemy pomarańczowej kreski. Ale zauważ, że po narysowaniu koła zmieniamy kolor na pomarańczowy i cofamy naszego żółwia po tej samej trasie. Czyli ta pierwsza kreska będzie de facto narysowana w trakcie ruchu do tyłu, a nie do przodu. Wszystkie następne będą już rysowane podczas ruchu do przodu, ponieważ pomarańczowy kolor ustawiliśmy podczas poprzedniego powtórzenia. Przez to, że nasz żółw ma szybkość 0, nie jest widoczne nawet, że przy uruchomieniu pierwsze rysuje się żółte kółko, a dopiero potem pomarańczowa kreska łącząca je ze środkiem. W przeciwieństwie do pozostałych nóżek. Jeśli zmienisz szybkość żółwia na 1 i uruchomisz program, zauważysz, że właśnie tak się dzieje. Niemniej jednak program działa poprawnie, bo faktycznie rysuje nam takie słoneczko. Idziemy dalej.
Druga część rysunku, czyli kolorowe okręgi wewnątrz tej tarczy. Tak jak ustaliliśmy, na początku tworzymy listę kolorów. Tym razem moja lista będzie krótka, powiedzmy 4 kolory, ale Twoja oczywiście może być dłuższa. Wychodzę z pętli For i piszę kolory, równa się, nawias kwadratowy, w końcu tworzę listę, Chartreuse, Magenta, Deep Sky Blue i Red. Zamykam nawias kwadratowy. Teraz otwieramy drugą pętlę. Powiedzmy, że wykona się ona 30 razy. For i in range 30, dwukropek i uwaga! Nie jest to przypadkowa liczba. Wpisałem tutaj liczbę 30, ponieważ długości naszych nóżek, czyli pomarańczowych kresek, będą miały długość 300. Każde kolejne koło będzie miało promień równy 10 razy zmienna i. Funkcja range od 30 zwraca nam kolejne liczby od 0 do 29, czyli promienie kolejnych kół będą wynosiły 0, 10, 20, 30 i tak dalej aż do 290. Skoro ostatnie koło będzie miało promień 290, a długość naszych nóżek wynosi 300 jednostek, to ostatni okrąg będzie prawie całkowicie obejmował te nóżki. Oczywiście bez żółtych kółek na końcach. Jeśli tę pętlę powtórzysz mniej razy, nie ma sprawy. Po prostu większa część nóżek będzie wystawała. Jeśli jednak wykonasz więcej powtórzeń, to te okręgi przykryją końcówki nóżek i nie będzie ich zbytnio widać. Oczywiście wszystko zależy od Twojej wizji artystycznej. Ok, zajmijmy się wyborem koloru następnego okręgu. Tak jak wspominałem, posłużymy się znanym trikiem z resztą zdzielenia. Chcemy, żeby ilość kolorów używanych w tym rysunku nie przekraczała długości listy z jej kolorami. Mamy do dyspozycji zmienną i, więc musimy obliczyć resztę zdzielenia tej liczby przez długość listy. Tak, żeby indeksy, których będziemy używać, zawierały się, w moim przypadku, w przedziale od 0 do 3. Piszemy zatem t.color w nawiasie kolory, otwieram nawias kwadratowy i procent, czyli operator reszty zdzielenia, funkcja len od kolory. Zamykam nawias okrągły, zamykam nawias kwadratowy i zamykam nawias okrągły. Jako indeks następnego koloru bierzemy resztę zdzielenia zmiennej i przez długość listy, czyli w wyniku działania funkcji len. Dobra, to mamy. Teraz musimy oderwać długopis od kartki, żeby przenieść się do rysowania koła. Służy do tego funkcja up, góra. Podnosimy długopis. T.up, nawiasy. Następnie chcemy go ustawić w odległości promienia od środka ekranu. Promienie kolejnych kół będą równe 10 razy zmienna i. Posłużymy się zatem taką instrukcją. T.setPos, skrót od set position, ustaw pozycję, w nawiasie 0 i po przecinku minus i razy 10. Zamykam nawias. Przesuwamy się w dół o i razy 10 jednostek. Gdybyśmy nie dali tutaj minusa, żółw wszedłby do góry, przez co cały obrazek by się rozjechał. Nie chcemy też przesuwać żółwia na boki, więc pierwszy argument tej funkcji jest równy 0. Przesuwamy się o 0 jednostek w prawo. No dobra, możemy opuścić nasz długopis. T.down, dół, nawias. Skoro nasz długopis przylega już do kartki, rysujemy koło o promieniu i razy 10. T.circle i przemnożone przez 10.
No i pięknie. To już wszystko. Niczego nam więcej do szczęścia nie potrzeba. No, chyba że chcesz pozamieniać w tym rysunku pewne kolory. Proszę bardzo. Zanim uruchomisz ten program, upewnij się proszę, że wszystko masz poprawnie przepisane. Naciskam klawisz F5 i zapisuję ten program w moim folderze pod nazwą Tarcza. Zapisz. Spójrz, zaczęło się rysowanie pomarańczowo-żółtych nóżek. A teraz okręgi. Nie widać tego zbytnio, ale żółwik przesuwa się coraz bardziej w dół i rysuje kolejny okrąg. Wyszedł nam naprawdę ciekawy rysunek. Polecam Ci zmniejszyć trochę szybkość żółwia, na przykład na wartość 3 lub 4 i powoli przeanalizować jego ruchy. Sprawdź, jakie instrukcje są teraz wykonywane i jak reaguje na nie nasz długopis. Myślę, że to może być ciekawy eksperyment, który dużo Cię nauczy. No dobrze, to by było na tyle. Na tym spotkaniu przekazałem Ci już wszystko, co chciałem. Na następnym narysujemy spiralę zrobioną z naszego imienia lub z kształtów naszego żółwika. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Życzę Ci kolorowych eksperymentów i do usłyszenia na następnych zajęciach.